właściciel, Monika Żafra, jest szefowa Świętokrzyskiego KOTO. Witam serdecznie pana profesora Stefana Niesiołowskiego. Stefan Niesiołowski, dawny opozycjonista PRL-u, ale współczesny opozycjonista również. Entomolog, ale także polityk. Poseł, senator wielu kadencji nowej rzeczywistości. Pan profesor Stefan Niesiołowski. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwu naprawdę dziękuję, że Państwo w tym momencie, jak ważny mężczyzna w Kielcach, a Państwo wybrali spotkanie ze mną, też ja zrewanżuję się w ten sposób, że te kwiaty nie opuszczą Kielc. Bo nie zostaną wywiezione, zostaną w Kielcach. I to tyle wstępu. Co do samego spotkania, proszę Państwa, mam taką propozycję, uzgodniłem to, oczywiście dziękuję za zaproszenie bardzo klubowi imienia Mazowieckiego, Komitetowi Obrony Demokracji, którego znaczek mam zaszczyt tutaj nosić. I formuła jest taka, około pół godziny, powiedzmy mniej więcej do pół godziny, a raz jest tendencja do skracania, czyli do mniej więcej 18 ja będę wygłosił takie wprowadzenie, przedstawię pewną diagnozę sytuacji, oczywiście z góry proszę wybaczyć lapidarność i skutkowość tej oceny, a następnie dyskusja jest, że tak powiem, do wyczerpania, ale nie do znużenia może, znaczy będziemy ciągnąć na siłę, ale absolutnie wszystkie pytania będą dopuszczone i dyskusja może wykraczać poza to, co ja będę mówił. To jest jasne, ona może dotyczyć absolutnie wszystkich kwestii. Proszę Państwa, ten dosyć taki przyjazny i miłe to wprowadzenie jest, ono oczywiście jest bardzo ważne. Ja mam świadomość, że mówię w ogromnej większości do zwolenników, bo taki jest rytm życia politycznego w Polsce, taki jest mechanizm, wszędzie na świecie, na ogół. Natomiast sytuacja, można powiedzieć, jest pod wieloma względami dramatyczna. Tutaj pan prowadzący, pan był uprzejmy przedstawić, no tak w wielkim skrócie, parę słów o moim życiorysie, ale to oczywiście dziękuję za te słowa, to było zgodne z faktami, ale bym powiedział tak, ja jestem w polityce tak właściwie zaokrąglałem 50 lat. Pierwszy raz jako student poszedłem bronić orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, to było w czasach średniego Gomułki w roku 65. Pamiętacie, Państwo starsi, są takie osoby, które pamiętają to akcje propagandowe, takie komuniści robili takie spędy na przedszkolach, szpitale, żłobki, potępiały orędzie. Ja poszedłem na takie, kiedy studenci mieli potępić to orędzie i tam wygłosiłem przemówienie w obronie orędzia. To oczywiście nie było żadne bohaterstwo, no ale jednak ryzykowałem wyrzucenie ze studiów z wilczym biletem. Nie sądzę, żeby więcej. No ale to jednak to nie było nic, prawda? No w końcu być wyrzuconym ze studiów, przekreślić egzamin wstępny, byłem już na czwartym roku, to było, nic mi się nie stało, muszę powiedzieć. I od tego czasu nieprzerwanie jestem w polityce, z tego mniej więcej 25 lat w polityce państwa dyktatorskiego i drugie 25 lat, to jest 22 dokładnie w Parlamencie Demokratycznym Polski. I właściwie absolutnie sytuacja jest dla mnie, że będzie psychicznie bardzo trudna, irytująca, moralnie nie do zniesienia, że ja po tym wszystkim sądziłem, że demokracja jest raz na zawsze, że to mamy zamknięte, że ten rozdział jest zamknięty, że Polska jest państwem demokratycznym, bardzo łatwo nam ta demokracja przyszła, ona niezwykle w sposób, można powiedzieć, cudowny właściwie, tak jak w cudowny sposób, jak powiedział kiedyś Jacek Kuroń, że armia czerwona, armia rosyjska, właściwie czerwona, wszystko jedno, wyjdzie z Polski w sposób cudowny, to znaczy taki, że wyjdą sami. I tak się stało. Ja nigdy nie przypuszczałem, a mówię, normalny sposób, to jest taki, że zostaną stąd wypędzeni przez Archanioła Michała z ognistym mieczem, a cudowny, że wyjdą sami. No i stało się to w sposób cudowny. No, i ja teraz muszę zmagać się właściwie, można powiedzieć, że powoli kończąc jakimś tam symbolicznym stopniu, bo dopóki zdrowe siły są, no to oczywiście ja z polityki nigdy nie odejdę tej radości moim wrogom, nie zrobię. Natomiast mam świadomość tego, że czas jest jednak nieubłagany i właściwie sądziłem, że ja już będę dożywał swoich takich dni, będąc właściwie takim, no, ciesząc się z tego, że Polska jest demokratyczna. Właściwie żyjemy w czasach bardzo ostrej, miejscami ostrzejszej walki o
o demokracji, o odbudowaniu demokracji w Polsce. To jest istota właściwie tego, co ja mam do powiedzenia. Pytaniem moim zdaniem nie jest, czasem jest to również irytujące, kiedy się wysłuchuje jakichś scenariuszy, co zrobimy, jak upadnie PiS. To bardzo dobrze, tylko najpierw zastanówmy się, co zrobić, żeby PiS upadł. I może potem dopiero będziemy dzielić tą skórę na niedźwiedziu, bo ten niedźwiedź wcale, że tak powiem, zdychać nie ma zamiaru, a delikatnie mówiąc, jest mało sympatyczny. I to jest również taka zasadnicza moja koncepcja polityczna, którą chciałem podzielić. Co do oceny, ja nie będę, proszę Państwa, wymieniał tutaj mankamentów, czy uzasadniał, może do kwestii się podniosę, bo szkoda czasu na mówienie i tutaj wygłaszanie jakichś uzasadnień, że PiS-y, że rządy PiS-y są okropne, są upokarzające, są makabryczne i rujnują właśnie wszystko, czego dotknął, są taką odwrotnością króla Midasa. Państwo wiecie, król Midas to był grecki król, który wszystko, czego dotknął, zamieniał w złoto. Natomiast PiS, czego dotknął, to zamienia w jakieś przeciwieństwo. Przeciwieństwo złota, nie chcę się wyrazić, może bardziej dosadnie, ale na pewno nic sympatycznego.